Ula i Gosia. I to was na kanale Wypisane. Dzisiaj przychodzimy do was z takim jakby wywiadem. Znaczy, tak. Będziemy odpowiadać generalnie na pytania, które niekoniecznie dotyczą książek, a nie dotyczą, jedno dotyczy książek. Bardziej dotyczą samych po prostu. I za rok, jeśli będziemy raczej, jeśli będziemy prowadzić ten kanał, a myślę, że będziemy. Raczej no. Więc odpowiemy po prostu znowu na to samo, żeby zobaczyć, czy nasze odpowiedzi się zmieniły. Tak. Na pewno się zmienią, bo jakby myślę, że tak. To jest logiczne, ale zobaczymy jak bardzo. Uwaga, jestem Gosia. Albo Małgorzata. Dobrze, no ja jestem Ula. 15. No, ja mam 14 jeszcze przez który jest dzisiaj? 15. Przez 14 dni. Jeszcze przez 2 tygodnie będę miała 14 lat. A ja będę miała jeszcze przez, który jest? Przez 3 miesiące. 15 maja. Bo wiedziałam to przed chwilą. 15 maja. 2024. Dokładnie. Percy Jackson. I Bogowie Olimpijscy. Część. Pierwsza. Albo ostatnia. To już do wyboru. Ja jej lubię tak samo. Moja ulubiona książka to Zaczytana i Bestia. Definitywnie. Chyba nie ma nic, co lubię bardziej niż to. To jest najczęściej, że w ogóle to czytałam. Ale do końca, czy którą czytam? Nie, do końca. Biografia Frida Kahlo. Okej, okay. Moja to jest komiks o 11 września. No. Ale nie wiem, jak to się dokładnie nazywa. Dzień, w którym skończył się świat? Czy stanął świat? Czy coś tam ze światem się stało? Tak. Chyba skończył się. Mój ulubiony napój to jest kawa. Zwykłe latte, a jedzenie. I nawet lubię placki. Wszelkie. Nie, zrobisz mi jakiekolwiek placki, ja to zjem. Na słono, na słodko, ja to zjem, bo kocham placki. Okej, okay, mój ulubiony napój to chyba sok pomarańczowy, tak mi się wydaje, albo jakaś lemoniada. Lemoniada z tym barka jest mega dobra. No, a jedzenie, no to spaghetti. Ula jest, bo u niej kulinarne zdolności kończą się na spaghetti. Dosłownie. Ale jakby to się nie zmienia już, nie wiem, z 5-6 lat, ja lubię spaghetti, to będę top. To jestem trzecim. To w tym roku. Wow, Gosia, no jest 24 w poprzednim. A, w poprzednim. A, widzicie, to nie było takie oczywiste. Poprzedni. Chyba, że nie wszystkim należy ufać. I nie każdy ma dobre intencje w tym, co robi. Okej, okay, ja mam dosyć podobnie, że jakby jak mamy dookoła siebie toksycznych ludzi, no to, że jednak warto ich zostawić, no, bo będzie lepiej. Więc tak. No, Nowy Jork. Ja Paryż. Strasznie bym chciała do Paryża. I do tej kawiarni z Biedronki Szczerny. Fioletowy. Niezmiennie. Mój to żółty. Od jakichś 2-3 lat. Tak, tak niezmiennie, ale... niezmiennie od kiedy byłam takim małym berbeciem. Kocham fioletowy. No myślę właśnie zawsze z tą kojarzą fioletowy. Będę miała fioletowe ściany. No, no ja miałam sprzęt fioletowy zawsze. W sensie rolki miałam, kask miałam fioletowy. Bo ja zawsze lubiłam fioletowy. Po twojej półce nie widać, że dużo tego fioletowego jest. No. Dobra. Bo ja wciąż lubię ten kolor. Piosenka to są Drogi Proste i artysta to Kwiat Jabłoni. Drogi Proste są Kwiatu Jabłoni. Okej. Okay. Te piosenki się zmieniają generalnie co chwila, bo ja mam tak, że ja słucham sobie Kwiatu Jabłoni i jak znajdę coś nowego, to potem to w kółko to leci i potem to zmieniam. Ale chwilowo Drogi Proste, Kwiatu Jabłoni. Okej, okay, to moja to chyba Florida, Dominika Fajka, ale to nie wiem, bo to też mi się zmienia cały czas. A ulubiony artysta to Ariana Grande. Ariana Grande. Ariana Grande. Nie. Ja też nie mam. Podzielmy to na materialne. No dobrze. No to z niematerialnych to ja bym chciała być zdrowa. W sensie jestem zdrowa, ja bym chciała, żeby mi się to zdrowie utrzymywało. Jakby nie chcę chorować. No way. I nie chcę, żeby nikt z mojej rodziny chorował. A niematerialne? Znaczy materialne, no to chciałabym konia kupić. Znaczy chciałabym mieć konia. Okay. Zdrowego i takiego, którym będziemy tacy kompatybilni. Wszyscy wiemy, o co chodzi. To ja z takich niematerialnych, no to strasznie musiała zostać instruktorką jazdy na rolkach i łyżwach. A z materialnych? Nie, chyba, ale no to... Kot się dobija. Kot się dobija.
Dobrze, ja tego skończę. Z takich materialnych, to, ale to jakby nie teraz, ale chciałabym kupić swój dom, taki swój, żeby już jakby, no. Puszczę kota. Dobrze, w sensie jest okej, okay. Powoli. Każdy ma swoje demony, to jest logiczne, ale jest okej, okay, bo walczę z nimi, nie jestem bierna w tym momencie. Jest okej, okay. Do przodu. Okay. Ja u mnie uważam, że mogłoby być znacznie lepiej i jakby wakacje był taki najlepszy moment od dłuższego czasu, ale nie jest źle, jakby idziemy do przodu. Nie chciała się mnie stresować takimi głupotami, które są totalnie nieistotne i które ja sobie wyimaginuję w życiu, ale chciałabym się mniej stresować, no. Okej, ja bym chciała być taka mniej impulsywna, bo ja się za szybko złoszczę. Latać samolotem się. Panicznie się boję latać samolotem. To jest absolutny... Czemu drzwi są otwarte? To jest mój absolutny... absolutny taki... To jest strasznie duży lęk, no i boję się samotności. Bardzo. No to ja się chyba takie mam cztery największe rzeczy. Też się boję strasznie samotności. Bo mam klaustrofobię i ona jakoś, nie wiem, coraz bardziej mi się powiększa. Boję się ptaków. To jest głupie, ale jakby... No, gołębie to są w ogóle najgorsze ptaki. Gołębie są creepy. Gołębie są... Jeszcze mają takie, jak mają takie oczy takie... No, ale gołębie są takie creepy ogólnie. No i boję się ludzi. Jakby, znaczy, to nie wiem, po prostu nie wiem, boję się. Znam bardziej społecznych ludzi niż ty. Tak, ale to znaczy, wiesz, chodzi o to, że... O, masz przyszłą wtedy, Kaszmarek. Ale znaczy, bo to nie jest taki strach, że ja się boję pójść do ludzi czy coś. Tylko jak jest ogromna grupa ludzi i jest duży ścisk i jakby ja czuję to, że ci ludzie oddychają tym samym powietrzem co ja i zaraz zabraknie mi tego powietrza, bo oni oddychają i nie wiem, po prostu tak. To się włączy wiesz, z tą klaustrofobią. Jak na przykład my byliśmy w pociągu dwupiętrowym i poszliśmy tam na górę, to tam są okna, których nie możesz otworzyć i jest po jednej stronie są ludzie i po drugiej stronie są ludzie i oni oddychają tym powietrzem i powiedzmy ktoś śmierdzi i musisz oddychać tym samym powietrzem co on i to powietrze śmierdzi i ty nie możesz się do tego no nie wiem, po prostu no. Na wakacje. Nie, a tak serio to nie wiem na co czekam. Chyba na serio na te wakacje czekam. W sensie czekam na targi, o. Czekam na jutro, bo jutro jedziemy w pewne miejsce z moim tatą, z moją trenerką. Jedziemy oglądać konia. I czekam na targi, bo czekam na nie cały rok. Okej. Ja chyba czekam... I na spokój w życiu. Ale to nigdy się nie zdarzy. Ja chyba czekam na wakacje za rok, bo chcę wreszcie jechać na jakiś obóz za granicę, więc chyba czekam na wakacje za rok. Z Rozszpunką. Od wielu lat, od kiedy poznałam ten film, to samo się z Rozszpunką i mi tak chyba zostanie. Matka się przestraszyła. Ej, ja szczerze nie wiem, z jaką postacią się utożsamiam. Bo ja na przykład mam tak, że widzę sobie cechy na przykład z Anny z Krainy Lodu, ale ja się nie czuję stuprocentowo jak Anna z Krainy Lodu. Albo widzę sobie na przykład cechy z Armina i Wybrek, ale ja się też nie czuję, ja nie jestem aż taka głupia jak on. Więc albo trochę z Tygryska, z Kupusia Puchatka, nie wiem. Nie, szczerze mówiąc, jakby długo się nad tym zastanawiałam i sobie dalej nie wiem, jakby z taką, z którą postacią się tak stuprocentowo utożsamiam. No jest mieszanką. Tak. Nie, ja wyznaję w życiu zasadę, że niczego nie żałuję. Ja też się z tym zgadzam. Byłoby mi za dużo czasu bym poświęciła na myślenie o tym, czego żałuję i tak bym tego nie zmieniła. Są rzeczy, o których chciałabym zapomnieć, ale nie ma rzeczy, których żałuję. Tak, totalnie. Wszystko doprowadziło do tego, że jestem tu i teraz, więc niczego nie żałuję w życiu. Moje zdrowie mnie stresuje najbardziej na świecie. I szkoła, ale bardziej moje zdrowie. No mnie chyba też, moje zdrowie i... Ogólnie i przyszłość, to że jakby mnie stresuje to, że wiecie, że teraz w tych czasach jest jakby ciężko w ogóle zarobić na siebie i wszystko jest takie strasznie drogie i ciężko jest w ogóle cokolwiek osiągnąć, więc jakby no to jest stresujące. Że będzie dobrze i że nie ma co się stresować, bo będzie dobrze i że się dostaniesz do szkoły, tam gdzie chcesz się dostać. Co ja chciałam powiedzieć z poprzedniego roku? Bo Gosia z tamtego roku była tydzień przed egzaminem i była strasznie tym zestresowana i okazało się, że totalnie nie ma sensu się tym stresować. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy.
sobie przed roku bym chyba powiedziała, że faktycznie warto było, jakby nie warto było się zamartwiać tym, że nie płaczę no jakby na zakończenie roku, ani że jakby cieszę się z tego zakończenia roku, bo w sumie to dobrze, że się cieszyłam z tego zakończenia, bo dobrze, że się tą podstawówkę skończyła. No. I to tyle. To tyle. Widzimy się za rok. Wyszedł krótki ten film, ale za rok będzie dłuższy, bo będzie i ten, i następny. Także widzimy się za rok. Dokładnie tak. Pa, pa! Cześć!